Dobry widzowie kupujący, stwierdziłem, że na początku dam wam takie samochody, które bardzo są popularne na rynku wtórnym i szybko się sprzedają, więc wczoraj był Passat 1.8 Turbo B5 FL, a dzisiaj za to mamy coś z tej samej stajni, czyli Audi A4 B7 z silnikiem 1.6 MPI. Wczoraj przy Passacie powiedziałem, że najlepiej sprzedałem się te 1.8 Turbo, jest to prawda, jeżeli ktoś chce coś mocniejszego, coś co troszeczkę więcej pali, a jeżeli ktoś chce bardzo oszczędne jazdy, wybiera 1.6 MPI, 102 konie, 8 zaworów. Silnik niewielki, łatwo się mieści pod maską, bardzo prosty w obsłudze, z prostymi częściami, łatwe dojście do naprawy, no i przy okazji tania instalacja LPG, więc dla osób, które szukają troszeczkę jakości, tak jak w Audi, i przy okazji ekonomicznej jazdy jest to jak najbardziej polecany silnik. Auto tutaj mamy z 2008 roku. Pierwsza rejestracja pochodzi od pierwszego, jedynego właściciela. Od nowości wziąłem ze sobą brief, więc wam później pokażę. Co ciekawe, ma bardzo niski przebieg. Jest to 149 tysięcy tylko, więc jak na ile to ma lat? 16. Wychodzi nawet niecałe 10 tysięcy rocznie. Kolejny mega plus według mnie. To się rzadko zdarza, ale często te silniki 1.6 wybierały starsze osoby, które nie jeździły tak dużo. Skrzynia manualna i czy coś jeszcze więcej mam dodać z takich podstawowych cech? Chyba nie, no jak widzicie, odmiana w kombi, zwany Avant. Wizualnie B7 się oczywiście nie postarzało, wygląda cały czas dobrze i ten wóz też wygląda dobrze. Oczywiście znajdziecie na nim jakąś małą ryskę, wgniotkę, ale przez te 16 lat miało prawo cokolwiek się z tym samochodem jakaś ryska zdać, zwłaszcza, że ma oryginalny lakier. Już go tutaj sobie w międzyczasie zmierzyłem, jak dosychał po myjni, jeszcze krople na nim były, cała powłoka równiuteńka. Z wyposażenia z tyłu nie pokazałem, były czujniki parkowania, oryginalne fabryczne alufelgi 16. No i cóż, przeciwgielne relingi w kolorze i więcej takich cudów tutaj nie ma. Technicznie naprawdę ładnie, ładne tarcze, ładne opony markowe, nie Chińczyk. Patrzcie, jeszcze sporo mięsa na nich, Dunlop. Co mam wam powiedzieć, tarcze wyglądają też świeżo, no ale ja nie zrobiłem tym za dużo kilometrów. Widzę, że tutaj są ATE, jakieś resztki jeszcze po asfalcie, więc tym się nie przejmujcie. Po prostu trzeba go domyć zmywaczem i z tyłu na zderzakach też to jeszcze jest. Ale pewnie jak już sami widzicie, auto prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. No i już ten charakterystyczny duży grill, który debiutował, można powiedzieć, w B6, ale był przedzielony. Można bardziej stwierdzić, że pierwsze takie duże grille miały Audi A8. Czy coś więcej jeszcze dodać? No tak, na pewno nie jest skorodowany. To też jest duży plus, bo często te wozy mają skorodowane niektóre elementy, zwłaszcza jak przednie błotniki, bo miały taką drobną wadę fabryczną, że były wyciszone gąbką. Jak ktoś tego nie czyścił, potrafiły się po prostu utleniać i korodować. No wizualnie już nie będę rozwodził. To jest tak samochód, który stylistycznie ma was nie szokować, ale wyglądać elegancko. No i cóż, kolor srebrny. Wiele osób bardzo lubi ten kolor. Jeszcze taka ciekawostka. Po czym poznać, że auto ma ten przebieg, który tutaj wam powiedziałem. No nie zawsze muszą być jakieś potwierdzenia. Ktoś mógł autem nie jeździć do serwisu, tylko do swojego mechanika i nie mieć żadnych stempli. Najłatwiej poznać to pod maską. Rzeczy wewnątrz powymieniacie. Wszystkie plastiki kupicie drugie, chińskie czy oryginalne. Coś się znajdzie. A takich wypaleń po prostu jak zużyć na silniku, na kolektorze, nikt tego wam nie podrobi, nie powymieni. Spójrzcie, jak wygląda ta blacha, jak wygląda kolektor wydechowy, jak wygląda ta blacha, która tutaj jest, jak wygląda jeszcze katalizator, który praktycznie jest powypalany. Te wszystkie elementy nie mają na sobie korozji, wyglądają naprawdę dobrze. Alternator również jest taki czysty. Tutaj na dole tak samo, więc po takich rzeczach dopiero poznajecie, czy ten wóz ma ten przebieg, który jest. To jest bardzo ciężko, że tak powiem, zatuszować i takie sprawy najłatwiej wam sądują, jak auto się prezentuje.
Obiecane wpisy, jak widzicie, pierwszy jest 0 jako Audi Auto Group, a potem jest pierwsza właścicielka pani Andrea Roth Geburstag Szep, czyli urodzona Szep. Więc to auto miało jednego właściciela, a wcześniej było po prostu zarejestrowane jako 0 przez dealera. No i tutaj kolejne potwierdzenie przebiegu. Jak widać, w 2002 roku miała 131, a tutaj macie na liczniku 149. No i książka serwisowa. Proszę, wpisy, jeden, drugi. Ciekawe, czym się przełoży. Przełoży się następne. No, tu jest 80 i jeszcze z tej firmy Life & Thomas GmbH jest pod maską chyba przy 100, niecałych 20. I myślę, że jeszcze też było coś wymieniane, no bo po prostu nie każdy bierze te stempelki, ale przejdźmy sobie do wnętrza, bo jest bardzo ładne. Już Wam pokazuję. Nawet ten schowek, który często jest wydrapany, bo on jest też taki flokowany, wygląda świetnie. Spójrzcie, ten plastik jest cały. Boczek też ładny, fotel pasażera również, sufity niepodklejane, duży plus, bo w kombi to się potrafi zdarzyć. Schowek też się ładnie zamyka, bo często są naprawiane. No i tutaj ten stylistyczny zabieg, ta linia srebrna przeprowadzona przez tutaj całą deskę, wygląda naprawdę nieźle, ale spójrzcie, jak dobrze to wygląda na środku. Często to jest już zniszczone, tutaj jest stan idealny, tak samo radio, przyciski od klimatyzacji też super. No i nie jest taka biedna wersja, bo macie podgrzewane fotele, tutaj też nie jest wydrapany, ładny. No i spójrzcie, jak wygląda gałka zmiany biegów, ręczny, te schowki, to też nie jest pourywane. Naprawdę wóz prezentuje się bardzo dobrze. Tu macie jeszcze tempomat, proszę, czyli też dodatkowe wyposażenie i cztery elektryczne szyby, bo nie wszystkie miały. No i tutaj też to jest oryginalne i ładne, bo czuć, że jest flokowane. Chińskie podróby są po prostu gołego plastiku. Tu ładnie. No i cóż, licznik i kierownica. Kierownica, można powiedzieć, że też praktycznie idealna, tylko tutaj na tym miejscu nie jest tak, że ktoś po prostu ją zniszczył od jeżdżenia, tylko tak, tylko te kierownice od słońca się po prostu wypalają i jak ktoś je dotknie, to się lekkim dotknięciem usypują pod ręką. Więc tym się nie musicie przejmować. Jeszcze mogę pokazać mój boczek również cały. Dobra, aucie to tyle. Już nie będę się jakoś mocno rozwodził nad tymi samochodami, bo je dobrze znacie. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to może być komentarz lub moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie sprawdzić, co mam innego wystawione? Bijcie na mavkarautomoto.pl. I cóż, pamiętajcie również, że wszystkie samochody u mnie są opłacone. No i przy okazji, jeżeli macie tego samochodu, dostarczcie jak do domu w rozsądnych pieniądzach, dostarczcie go na lawecie. A jeżeli potrzebujecie gwarancji, to może być nawet do roku czasu. Wystarczy sobie ją tutaj u mnie dokupić albo się nie targować to do ceny. No i jeszcze ostatnia ważna rzecz. Jeżeli samochód z filmu się sprzedał, a poszukujecie czegoś podobnego, odezwijcie się, może akurat mam na placu, albo znajdę Wam na zamówienie, bo w tym przypadku tego silniku 1.6 MPI miałem Golfa 5, Garbusa, Skoda Octavię, no i Audica jest czwarta, więc akurat wychodzi, że tylko ona została, ale jeżeli ktoś by się zgłosił wcześniej, miałby wybierać w czym. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.